Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Pole romboboku 6 i kącie rozwartym 150 stopni jest równe. Jest taki wzór na pole rombu. To jest a kwadrat razy sinus kąta alfa, gdzie kąt alfa to jest właśnie kątem, dowolnym kątem tego rombu. No i u nas a to są oczywiście boki, no i alfa to jest 150 stopni, czyli u nas to będzie 6 do kwadratu razy sinus 150 stopni, czyli mamy 36 razy sinus 150 stopni. W tym przypadku z takim sinusem musimy skorzystać ze wzoru redukcyjnego, który jest w tablicy. Jest tam taki wzór: sinus 180 stopni odjąć alfa przechodzi nam w sinus alfa, czyli na przykład sinus, zobaczcie, 150 stopni to jest 180 stopni odjąć 30 stopni, przejdzie w co? No tutaj mamy 150, przejdzie nam oczywiście w sinus 30 stopni, a sinus 30 stopni mamy w tablicy, bo to jest 1 druga, czyli tak naprawdę mamy 36 razy 1 druga, czyli 18, i to jest wynik tego zadania.